Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Heroesów Siódmych. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli po obronie tego Young zamku. Thomas was victorious in battle against the Griffin invaders, but in the end was defeated in the Imperial Court. Defeated? How? Thomas defeated his enemies. A trifling deception. After they found proof that Warhagen was theirs, the Griffins laid a trap a child would fall for. And he did. Indeed. An ancient map signed by Ronan Falcon I, awarding them the city. This was not Sergei's ultimate goal. He had plotted this disgrace to steal Empress Kyla's favor for himself. Gaining the city of Warhagen was a bonus, as pleasing as it may have been. Correct. Heinrich of Wolf possessed the greatest experience at sea, yet Sergei of Griffin was appointed Admiral of the Imperial Fleet. The Wolf's efforts had been in vain, and the house's reputation tarnished. Imeril pleaded in favor of Thomas, but Duke Heinrich answered that smart wolves avoid traps and do not spring them. He gave his son the choice of becoming a priest of the Church of Elrath or joining his uncle in the remote provinces of the East. In battle, all men honest. In court, not even family. It seemed that Thomas of Wolf's story might have ended here, were it not that Hammerfall was also in the East and in need of a hero. No okej, okay. Czyli widocznie przechodzimy gdzieś na jakieś odległe tereny na wschodzie. Zobaczmy. Takie wyrywki i retrospekcje mimo wszystko potrafią być dość ciekawe. He chose adventure over study, the wilderness over court. You love Hammerfall, son. You made the right choice. There's more life in a single street of Hammerfall than all the castles of the Empire put together. Wonderful. If I prove my skills for protecting swamplands from mildew and gnat swarms, who knows? Perhaps you'll make me a captain like Imeril. Don't be a brat. Imeril may be born half the prince, but she's twice the man. Learn from her, if you're worthy. Her story has real demons in it, not court jesters dressed in red. But we have work to do. Pirates make the seas south of Hammerfall far too dangerous for commercial ships to ply. Our goal is to re-establish a safe trade route between the Empire and Hammerfall, so we'll secure a road through the land, starting at Brightsgate. Brightsgate? Get your chin out of your chest and eye her for yourself. Brightsgate. A sight to behold. Here's your first task, Thomas. Secure the mines close to the town. Yes, Uncle. Shall I sweep their floors for inspection? I hear you can lead men, but I need to see it with my own eyes. Imeril and her backhanded compliments. And you would be wise to sweep. There are many traps around for a young wolf. Dobrze. Widzę, że mamy dwójkę bohaterów. Imeril z poprzedniej misji i Tomasa Wilka. Mamy też miasto, ale nie możemy się do niego dostać. Przynajmniej jeszcze nie. Widzę, że możemy je za to rozbudować. Budujmy targowisko. Zawsze się przyda. Jakie macie armie? Imoril, troszkę masz. I ty też troszkę masz. Próbowałbym przenieść te oddziały do Tomasa. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Bohaterowie mogą się poruszać bez armii, w końcu. Po prostu wtedy przegrywają każdą bitwę, jeśli zostaną zaatakowani. Ale nie musimy im zostawiać tej jednej rusałki, czy jednego wojownika.
To niebezpieczna okolica. Dobrze, że Lord Konrad zdobył promienne wrota, gdyż lud liczy na ochronę. No, znowu na jakiejś zatupie trafiliśmy. To powalczmy z tymi minotaurami. Zobaczmy, jak się sprawuje teraz armia Tomasa. Minotaury zajmują 4 kratki, więc takie rozłożenie zupełnie wsłania naszych strzelców. Weźmiemy wilkory tu i strażniczkę tutaj. Albo legionistę tutaj, bo legionista ma tę zdolność, że osłania wszystkie przyległe do niego jednostki sojusznicze. Dobrze, mam tu jakieś czary. Poczekaj. Niech podejdą. Na spokojnie. Wzmocnimy go z deszczem strzał. Niech tam nawala. Ładnie. Jeszcze raz. Super. Spróbuj go zabić. Minotaury mają atak prewencyjny, co znaczy, że uderzą mnie kontratakiem, zanim zostaną trafione. To nie liczy się jako kontratak, pisze, że nie ma odwetu, a mimo wszystko wykonają ten atak prewencyjny, bo to jest ich zdolność. Dobrze. No, teraz się odsuniemy od niego. Oj, on nam uderzy tych gwardzistów. Chyba, że go spowolnimy zamiacią. Poczekaj. On też czekał? Nie, zupełnie stracił kolejkę. Jakieś są błędy interfejsu. Mam nadzieję, że zostanie to spatchowane, bo tak to troszkę lipa. Ty się odsuń tu. No, wystrzelajcie. Okej, on już nie ma many, to niech po prostu bije. Poczekaj. Dobra, przyjmij odwet. Teraz bez pełnego skrzydlenia. No i strzelamy dalej. Nice. 10 minotaurów za 5 gwardzistów? No. Sam raz. Tutaj mamy kopalnię kamienia. I tartak. Dom materii, obrońcy Hammerfall. Co to jest? Ciekawe. Okej, tutaj są jacyś legioniści, którzy będą ze mną walczyć. No to walkę lepiej rozegrać. Tutaj jest ten pień, więc nie chcę tu rozstawiać strzelców, bo będą zadawać zmniejszone obrażenia. Zrobimy tak. Wy tu, wy tu.
ma na odwrót, bo wilkor zajmuje 4 kratki, by nie mógł przejść. Okej. Mają jednego strzelca wyborowego. Fajnie byłoby się pozbyć jak najwięcej z nich. Chroni się zapieniem. Zapieniem, zapniem. Ty czekaj, ty czekaj. Też poczekaj. Strzelaj tam. Zero do 11 w tym rozstrzał. Dobra, uderz pierwszy. No to nie było takie bolesne. Ty poczekaj. Ty też poczekaj. Dobra, Wilkor przyjmie kontratak. Odwróci się wtedy bokiem prosto na flankę. Strażniczka. Pełne oskrzydlenie poproszę. Ładnie. I teraz wy. Co oni zrobią? Spoko. Nie było najlepsze zagranie z ich strony. Zabijcie ich, zabijcie ich. No kurde, jeden przeżył. Dobra, podobijajmy ich. No i tylko ta grupka. Co tu się dzieje? Nie wiem. Jakieś jeszcze błędziochy są. No i tyle. Zwycięstwo. Mamy jeden punkt zdolności. Tutaj raczej nic nie chcę, tutaj też. To mnie nie interesuje. Eksploracja i okrzyki bojowe są spoko. Magia światła też jest fajna. Myślę, że wezmę okrzyki. A u ciebie mamy dość ciekawe skillsy. Obronę masz, tak. Spoko, zobacz tutaj. Koleżanko. Kopalnia złota. Jakieś piracy. Zbieraj to, co możesz zbierać. Sprawdźmy miasto. Kuszników, poproszę. Okej. Złocisze. Zasoby. Ty to już pozbierasz, a nasz główny bohater niech pójdzie tutaj. Zrobimy szybką bitwę. No serio? No dobra. Skoro musisz.
Zdaliśmy kolejny punkcik, więc wydamy go. Chyba wezmę tę świadomość. Bo przystań bardzo lubi trzymać szyk i czekać na natarcie przeciwnika. A to w tym właśnie pomaga dość mocno. Wtedy ta linia frontu złożona z gwardzisty i strażniczki będzie naprawdę nieprzebijalna. Tutaj mamy grupę strzelców. Pokażę wam więc działanie okrzyku bojowego, który służy do szturmowania właśnie takich grup strzelców. Rozłożyli się na czterech grupach. Później naprzód. I to zwiększa obszar, który pokonują nasi żołnierze. Cztery kratki do przodu. Teraz oni sobie porzucają. Tutaj trzy kratki. Te animacje na ataku tych gnoli to takie mech, co nie? I tutaj. No i każdy z nich w następnej turze już będzie związany walką. Ty i ty ruszycie się pierwsi, więc tego nie będziemy w stanie związać. Dlatego teraz go strzelamy. Ładnie. No jeszcze tutaj. Super. Jeszcze raz kim krzykniemy naprzód. No i porobienie. Ze stratą jednej strażniczki. Okej, okay, weźmiemy sobie to. Szlak handlowy bardzo by pomógł, ale dopóki fortami rządzą piraci, handel jest niemożliwy. Dziwne są te takie wiadomości. Pojawiają się troszeczkę z dupy. Magazyn. Czy mi się opłaca tam iść? No dobra, oczyśćmy ten magazyn. Jak pójdzie komputerowi? Nie chcę takich strat, więc rozegramy. Może się uda coś lepiej zrobić. Na harpiszony to najlepiej się ustawić w jakimś kącie. Mieć nadzieję, że nie wylecą jakoś hardkorowo. Atakują Wilkora. Ciekawe. Zwiększymy atak kusznika. A ty, panie Wilkor, zaatakuj ją. Ładnie, krycik wszedł. Jeden wilkor straty. Oj, to mnie zabolało troszeczkę. Dobra. Systematycznie ich tam osłabiamy. A wy musicie te gnole załatwić. Wow. To
było mocne. Nice. Poczekaj, może mi dopadnie po prostu. No a teraz rozszarpcie te harpie na strzał. No tutaj takich strat to się nie dało uniknąć, widzę. Dość duży oddział był, tych gnoli zwłaszcza. Tych wilkorów sporo straciłem. Ale i tak za nimi nie przepadam, bo zajmują strasznie dużo miejsca, w sensie na polu bitwy. A są mało wytrzymali. O, dostałem jeszcze poziom. Wezmę przywództwo. Więcej morale zawsze mile widziane. Ty sobie to pozbieraj wszystko. W mieście. Gildzie magów. Poproszę. No i teraz tura gracza bota. Okej. Otrzymuję wzmocnienie. Zbieraj tu, zbieraj tu. Ty weź to, weź drewno. Tamtymi raczej nie chcemy się bić, z tymi też nie. Za to ich, kurde, sami strzelcy. Na te trupasze pojedziemy. A w mieście... może... budujmy te rzeczy, żeby mieć... No tak, do tego służy ten budynek, panie Tomaszu. Okej, ale na razie to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Cześć!